Cześć, witajcie. Zastanawiacie się, co Was dzisiaj czeka? Sporo. Przede wszystkim dzisiaj w materiale usłyszycie opowieść człowieka, który przyjechał tutaj prawie że 3,5 miesiąca temu. Pana D. Pana D. Tak, Pana D. Oczywiście. Usłyszycie również, jak wygląda Holandia jego oczami. Ze względu na to, że nigdy nie był w Holandii. Przyjechał z Anglii, został ściągnięty, był tylko wakacyjnie, więc... Jest jakby taka perspektywa spojrzenia na tą Holandię świeżym okiem. Opowie nam, jak się zaczęła jego podróż do Holandii. Powie też nam, jak się żyje tu w Holandii. I tak naprawdę, co by zmienił, a co by zostawił. Jakie są jego odczucia w stosunku do rodaków Polaków. Jak i również, jakie są warunki pracy, takie realne warunki pracy, kiedy pracujemy na kontrakt, a nie przez biuro. Dowiecie się, jaka była droga jego. Od momentu wyjazdu z Anglii do osiągnięcia tutaj w Holandii, a jednocześnie pierwsze 3 miesiące jego życia. Jeśli jesteście gotowi, zapraszam Was gorąco. Okej, witajcie moi mili prezenter Alien. Kłaniam się. Kłaniasz się? Kłaniasz się? I pytam kłaniaj. Cię. Tak od razu, tak z grubego mostu. Jak to się stało, że tu dojechałeś? Jak to się stało? No nie wiem, szybka decyzja i jestem. No. Nie było nad czym się zastanawiać. Czy łatwo jest podjąć szybką decyzję? Co takiego w Anglii zostawiłeś? Bo przypomnij, że przyjechałeś z Anglii do Holandii. Co w Anglii zostawiłeś? Co zostawiłem? Zostawiłem dziewczynę. No i chyba trochę też kupę niemiłych wspomnień, także... Aha, kupa... niemiłych wspomnień. Jakich? Ale dobra, nie istotne takich, jakie. Nie istotnych, to właśnie, ale to spowodowało, że wyjechałeś do Holandii, tak? Jak szybko podjąłeś decyzję i jaki był przebieg tego wyjazdu? Jechałeś tutaj na agencyjne czy na swoje? Decyzja? Co około, nie wiem, miesiąca, no tak miesiąca, no nie okłamujmy się, tak z miesiąc trzeba było. No tak, bo trzeba było jednak uzbroić się w to, żeby nie jechać na agencję, tylko na swoje. Po co siedzieć z tysiącami innych ludzi, jak można iść na swoje, tak? Znaczy niekoniecznie na swoje, no ale mieszkać... Ale przyjechałeś pokój. Swoje, czyli no, na pokój. Jakie to były koszty dla Ciebie? Znaczy to zależy od tego, jak się na to patrzy. Na pewno z Polski. No koszty nie są małe, tak? Nie okłamujmy się. Bo jednak ten ponad 1000 czy 1000 euro, no to jest, no na polskie to będzie te 4000, 4 z hakiem, tak? Także no podejrzewam, że nie każdy jest w stanie od razu stwierdzić, wyjeżdżam i jadę, tak? No w Anglii no było troszkę łatwiej to odłożyć. Chociażby... No też co wiąże się z jakimiś tam minusami tego, co nie? Jakieś wyrzeczenia były. Jakieś wyrzeczenia Czyli są. Generalnie zebrałeś 1000 euro. No tak, no. Tyle potrzeba było na twój wyjazd. Ile płaciłeś za kwaterę? 350, no i dalej płacę 350, także okay. Tu się nic nie zmieniło. Czy jakiś bork również płaciłeś? Tak. Czyli na dzień dobry 700 euro. Tak, na dzień dobry 700, wyłożyć, dokładnie. Żeby tutaj osiąść. Czy opłacało się? Jak szybko znalazłeś pracę po tym, jak osiadłeś? Bo możemy im powiedzieć, przyjechałeś na moje zaproszenie, wsparłeś się na mnie, powiedziałeś, znajdź mi jakąś kwaterę, tak? No tak. Znalazłem ci kwaterę, przekazałem ci kontakty, sfinalizowałeś to już sam, przyjechałeś, pierwsze wrażenie? No na pewno, że jest czysto, tak? Jest dużo czyściej niż w Anglii. To jest jeden. No dwa, nie wiem, krótsze. Pracy jak długo szukałeś? Pracy? Od zaczęcia szukania, czy... Jak przyjechałeś? Po przyjechaniu? No bo po przyjechaniu, po przyjechaniu to raczej od razu jej nie szukałem. No początek były inne rzeczy ważniejsze, czyli numer Sofii i tak dalej, a... No pracę... To w sumie miałem jedną rozmowę na kontrakt, no i... I zakończyła się powodzeniem, tak? Czyli ludzie muszą się liczyć z tym, że przyjeżdżając goli, zupełnie jak ty, goły,
nie mając co numeru, muszą liczyć, że przynajmniej tydzień, no, tydzień do dwóch tygodni. No, do dwóch tygodni, tak. W twoim wydaniu się udało, bo kiedyś byłeś tutaj. Tak, czyli Sofii już miałem. Ktoś ci wyrobił to Sofii, mimo że nie wiedziałeś, że masz no tak. Sofii, bo się dowiedzieliśmy o tym w urzędzie, że pani Kowalski... Ale no ale, ale, ale mimo wszystko tak, i tak czas na półtorej tygodnia poszło tak. się. Czyli tak naprawdę półtora tygodnia, to zostaje ci 2,5 tygodnia z 4 tygodni, który no ma tak. miesiąc, za który miałeś opłaconą kwaterę i w tym czasie znalazłeś tak, pracę. Tak, pracę znalazłem z dnia na dzień tak naprawdę. Czyli da się. Da się. Podejrzewam, że przez agencję też by się dało, no ale, jeżeli była możliwość próby dostania się na kontrakt, no to warto skorzystać. I czy opłacało się na kontrakt, czy... Mógłbyś mniej więcej powiedzieć, jakie może być takie wynagrodzenie na kontrakcie? No to chyba różnie jest. To zależy też od miesiąca, od ilości godzin. Zepchnijmy się na tobie. No ale to no standardowo to jest od chyba 1650, to jest to ogólnie minimalne, netto. Tak. No plus do tego dojazd do pracy, tak, stuwa. Racing costy. Mhm. No to tak. Nawet chyba do dwóch, bo była wypłata, że było chyba 1890, czy jakoś tak. Podejrzewam, że jakby był jeden weekend więcej w pracy, no to znaczy weekend, no sobota, to by było te dwa na pewno. Czyli te kwoty, które mówiłem, to są kwoty netto, czyli to, co już wydajemy notabene, prawda? Tak, to, co dostajemy do ręki. Tak. I w ten sposób osiadłeś, zacząłeś pracować. A teraz najlepsze pytanie. Jak widzisz Holandię? W stosunku, no, twoje wydanie w stosunku np. do Anglii, jakbyś miał porównać. No ludzie są inni, tak? To na pewno. Inaczej się z ludźmi rozmawia. No, nie powiem, że nie są niemili, bo są chyba milsi nawet niż Anglicy. Anglicy z pozoru są mili, otwarci do ludzi, a tak naprawdę przy najbliższej okazji by ci wbili tą kosę w plecy. No, takie są teraz realia w Anglii. Może kiedyś było inaczej. Kiedyś 7 lat temu czy 8, no było troszeczkę inaczej. Teraz się zmieniło. Wszystko przez Brexit, przez jakieś ich dziwne, nie wiem, odczucia, fanaberie do ludzi, jakieś mają zły stosunek, co nie? Jak wygląda twoje spostrzeżenie na temat rodaków tutaj, Polaków? Miałeś styczność z Polakami w pracy, czy... Znaczy w pracy mam styczność z Polakami. Bo tam chyba jest... u was nawet agencja jakaś... Tak, ale agencja to jest typowo... Większość to jest Rumunia, Bułgaria, Grecja nawet. No i więc jak te inne nacje, jak ty ich spostrzegasz? Jak ty widzisz tu Polaków? Jesteś 3 miesiące. Uważasz, że to jest fantastyczny naród, przytul do rany i w ogóle? Czy nie wszyscy, nie wszyscy. Tutaj raczej trzeba robić selekcję, tak mi się wydaje. Że... Czego można się spodziewać po Polakach, jeśli nie robiłbyś selekcji? Dlatego, że na przykład będą chcieli ci wcisnąć wynajem mieszkania, który tak naprawdę nie jest ich, tak? Nie mają tego mieszkania, ale wciskają ci, że mają do wynajęcia i że żeby wynająć, to musisz im zapłacić zaliczkę i wtedy oni zatrzymają to mieszkanie dla ciebie, tak? To stare przekręty z tego, co czytałem, ale dalej próbują. I to Polacy. Powiedz mi, czy jakbyś miał, nie wiem... opcję wyjazdu do innego kraju. Ktoś ci mówi, dobra, słuchaj, kładę ci tu 10 koła, gdzie chcesz jechać. Opuściłbyś Holandię, czy wolałbyś zostać? Na chwilę obecną zostałbym. A z czasem, no nie wiem jeszcze, no zobaczymy, tak? Oczywiście, bo to 3 miesiące. Co planujesz? Powiedziałeś, że zostawiłeś swoją kobietę, więc teraz pytam, co planujesz jakby no, przyszłość? No na razie planuję znaleźć mieszkanie, ale to tak jak mówię, no już... Już była próba wyłudzenia pieniędzy, także no nie wiem, no, trzeba jakąś dobrą agencję znaleźć, coś poszukać, tak? Czy polecasz Polakom Holandię? Myślę, że nadal tak, a teksty typu, że nie wyjeżdżaj, nie warto, to albo zazdrość tych, co już tutaj są, że kto komuś może lepiej pójść, albo nie wiem, takie dziwne troszeczkę. A więc nie jest prawdą tak naprawdę, że jest... Na swoim, kiedy jesteś na swoim, zaznaczmy, czyli na wynajmie, że jest ciężko znaleźć pracę, że drogo, że nie warto, że gówniane pieniądze, ale to i przez agencję. 1000 euro i tak dalej. Ale i przez agencję nie mają tak naprawdę. Niektóre agencje mają dobrze, no, nie oszukujmy się. Jedna z agencji w tym przypadku, to wiemy, ale o tym w innym materiale. Także takie, nie wiem,
mówienie, że nie jedź, bo nie warto, to... Czyli podsumowując, warto wyjechać, warto wejść na swoje... No warto wyjechać. Warto od razu wynająć sobie pokój i warto od razu rozpocząć całą fanaberię. Czyli chcesz mi powiedzieć, że warto było przyjechać na moje zaproszenie, warto się było skupić. No tak, na chwilę obecną warto. Nie żałuję żadnej. Dzięki serdeczne, miło ci było, że tak powiem, gościć w hotelu. W hotelu. W tym super oldschoolowym hotelu. Moi mili, tak naprawdę musicie sami pomyśleć, co chcecie robić. Gdzie chcecie robić. Ale my wam polecamy jedno. Zawsze przyjeżdżając, przyjeżdżajcie na swoje. No i liczcie na siebie, nie? Bierzcie przynajmniej Tauzena. Nie macie? Zostańcie w Polsce. Odłóżcie i wtedy przyjedźcie. Chcecie na agencyjne? To wasze ryzyko. Obejrzyjcie inne materiały, a sami stwierdzicie. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo. Miło było. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.